to, co do tego czasu zrobiła Cyfrowa Biblioteka Myśli Narodowej, czyli udostępniła teksty publicystyczne, czy ogólnie myśl Trzebińskiego. Możemy tutaj patrzeć z nadzieją w przyszłość. W swoim tutaj wystąpieniu chciałbym opowiedzieć trochę bardziej o takim współczesnym aspekcie sztuki i narodu, mianowicie z jednej strony jak sztuka i naród jest dzisiaj przedstawiana w edukacji, w jaki sposób także sztuka i naród jest propagowana przez grupę artystyczną Wylec, do której tutaj ja i kolega Filip razem należymy. No i też takie pewne propozycje, które wynikają z naszych doświadczeń, co możemy właśnie zmienić w tej edukacji, czy też jakie rzeczy można realizować na podstawie tej poezji. Dlaczego akurat Trzebiński i Gajcy? Mianowicie, jeżeli podchodzimy do popularyzacji jakiegoś tematu, przede wszystkim musimy zadać sobie pytanie, jakie materiały są ogólnodostępne od praktycznie no właśnie dzisiejszego dnia. Tak naprawdę będziemy mieli do dyspozycji ogrom różnych innych autorów. Na ten moment, do tego czasu, dostępne były przede wszystkim teksty Gajcego, tak dostępne w internecie, czy dostępne w takim bardzo prostym obrocie, ponieważ działalność oświaty była nakierowana na tą postać w szczególności. No i także to, co do tego czasu zrobiła Cyfrowa Biblioteka Myśli Narodowej, czyli udostępniła teksty publicystyczne, czy ogólnie myśl Trzebińskiego. Więc na ten moment myślę, że możemy się skupić na tych dwóch postaciach, lecz no możemy tutaj patrzeć z nadzieją w przyszłość. Tutaj wszedłem trochę w aktualny program nauczania języka polskiego w szkołach. Na ten moment tak to się rozkłada, że przede wszystkim raczej jest nacisk na twórczość Skamandra, gdzie no oczywiście tu są takie gwiazdki przy Marii Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej i Kazimierzy Iłakiewiczównej, ponieważ one były tak trochę luźno związane ze Skamandrem. Zresztą sam Skamander często w literaturze jest opisywany jako bardziej taka grupa czasami towarzyska niż jakaś konkretnie mocno ukierunkowana. Jednak mamy taki nacisk na te dziedzictwo Skamandra, a jeżeli chodzi o sztukę i naród, raczej mamy tutaj mało tych treści. Tutaj to jest szkoła podstawowa i kolejny slajd. Tutaj mamy szkoła ponadpodstawowa. Tutaj Czechowicz nie jest tak wyraźnie podkreślony, bo chyba zły kolor dałem. Bardziej jasno powinienem go dać, żeby było widać, że on był z awangardy. No i właśnie teraz takie pojawia się pytanie, dlaczego właściwie my tu mamy przeciwstawiać Skamandra i sztukę i naród w edukacji? Dlaczego właśnie mamy w jakiś sposób zwiększać naukę o sztuce i narodzie? Czy to w jakikolwiek sposób by wpłynęło na jakość nauczania? Według mnie argument jest tutaj podstawowy taki, że nie da się spoglądać na literaturę okresu II wojny światowej, polską literaturę, jeżeli nie poszerzymy tego aspektu, ponieważ mamy tutaj coś takiego starego jak świat, starego jak sztukę, jak sztuka. Mamy grupę artystów, którzy buntują się przeciwko swoim poprzednikom. I według mnie to jest dosyć ważny element, taki historyczny. Też spoglądając dalej, mianowicie mamy takie coś jak zintegrowaną platformę edukacyjną. Ona w szczególności tutaj miała duże znaczenie podczas nauczania online. Znajdziemy na niej teksty przede wszystkim o Gajcy i pokoleniu Kolumbów. Mianowicie sztuka i naród słusznie jest zaliczana jako część pokolenia Kolumbów. Jednak no nie możemy postawić czegoś takiego, że
W tym pokoleniu mamy mnóstwo różnych podejść do sztuk, mnóstwo różnych postaci, idei. Według mnie pewne takie wydzielenie sztuki i narodu w ramach oczywiście tego pokolenia Kolumbów byłoby dobre. Też kiedy spojrzymy na opis sztuki i narodu w tekście o Gajcym, no to myślę, że on też nie jest wystarczający tak poznawczo. Bo tutaj mamy takie podejście, że Konfederacja Narodu jest określona jako skrajnie prawicowa. Myślę, że to jest taki sąd, można powiedzieć, osobisty osoby, która to pisała. I też oczywiście można różnie oceniać Konfederację Narodu, bo wiadomo, że jak najbardziej w edukacji nie chodzi o to, że mamy pokazywać, że o, ci byli jacyś tacy, ale lepiej by było po prostu sklasyfikować ich ideologicznie. To znaczy, jaką oni ideologię wyznawali i to jest taki jeden z kolejnych elementów. I też jeszcze, jeżeli zwrócimy na to, że sztuka i naród dystansujący się od poglądów Konfederacji Narodu. No, kiedy spojrzymy na teksty Trzebińskiego czy na innych publicystów, no jednak jest to po części fałsz. Inna sprawa, co trzeba tutaj przyznać, materiały, które są udostępnione na zintegrowanej platformie edukacyjnej są dobre w innych miejscach. Tutaj nie mogę oczywiście wieszać kotów i zarzucać jakąś niemerytoryczność, bo są takie momenty, w których naprawdę można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć o Trzebińskim i jest to też napisane w takim języku, myślę, dosyć przystępnym dla młodzieży. No i te wnioski już wcześniej powiedziałem, że mamy tutaj błędne rozłożenie akcentów poprzez tutaj dominację jednak Skamandra. No i właśnie to, że sztuka i naród jest traktowana jako część czegoś większego. Tutaj co można zrobić jako tutaj właśnie różne fundacje, stowarzyszenia, czy też nauczyciele, czy inne osoby jakoś zaangażowane we współpracę z młodzieżą, czy też studentami. Mianowicie przede wszystkim warto rozpocząć zakrojoną promocję twórczości, myśli i życiorysów, zarówno tutaj w sferze popularno-naukowej, jak i popkulturowej. No i właśnie ten taki aspekt promocji twórczości można bardzo fajnie rozwinąć dzięki pracy tej cyfrowej biblioteki myśli narodowej. No i kolejne. Apelować o wprowadzenie sztuki i narodu do podstawy programowej. Oczywiście ona się tam przewija przez postać Gajcego, jednak wciąż jest to niewystarczające, żeby ująć doświadczenie pokoleniowe z tamtego czasu. Kolejny element to organizować samokształcenie i lekcje w szkołach. To znaczy można zarówno tworzyć jakieś koła, czy też różne stowarzyszenia mogą organizować różne ciekawe wydarzenia. W szkołach mogą być to też na przykład konkursy. No i tutaj taki element trochę wywodzący się z samej naszej grupy artystycznej, mianowicie promocja modelu artysty służebnego, a nie destrukcyjnego. To znaczy mamy taki problem, że często uczeń, który przychodzi na zajęcia, to oczywiście też nie jest zarzut do jakichś moich byłych nauczycieli, bo miałem wspaniałych, ale w wielu momentach można poczuć coś takiego, że widzimy artystów, którzy bardzo sobie tak kiereszowali życiorys, zrobili dużo różnych rzeczy niebezpiecznych, eksperymentowali z używkami, niszczyli siebie, niszczyli otoczenie, niszczyli swoją rodzinę. To jest bardzo taki rzadki aspekt poruszany, mianowicie jak ten człowiek wpływał na własne otoczenie.
I tutaj trzeba zadać pytanie, czy traktowanie artystów jako jakichś takich, można powiedzieć, freaków, którzy mogą robić różne rzeczy takie, czy to jest coś dobrego, czy my chcemy tak naprawdę tworzyć takie wzorce, czy to jest rozwojowe dla ludzi, za których no, my bierzemy odpowiedzialność, za młodych ludzi, za których bierzemy odpowiedzialność. No i tutaj takie bardziej już konkretne kierunki działania. Oczywiście te środowiska upamiętniające żołnierzy wyklętych i Powstanie Warszawskie, to tak można oczywiście poszerzyć o inne środowiska. Jednak właśnie to są takie miejsca, w których można oddziaływać bardzo mocno na właśnie popkulturę i kulturę. No i tutaj mamy też drogę fundacji i stowarzyszeń, które mogą już w sposób profesjonalny współpracować z oświatą, z nauczycielami i prowadzić takie już bardzo profesjonalne działania. I to są takie główne kierunki, które bym proponował. Odniosę się bezpośrednio do doświadczenia naszej grupy artystycznej. Kiedy eksperymentowaliśmy, to trafiliśmy na to, co robili dadaiści. Mianowicie oni wycinali wiersze, czy jakieś inne gazety, rozrzucali te słowa i z tego układali losowe teksty, i że tak powstawał tak zwany wiersz dada. A my stwierdziliśmy, w takiej pewnej opozycji do tego, co robili dadaiści, że zrobimy to trochę inaczej, ale podobnie. Mianowicie wzięliśmy wiersz, pocięliśmy go i oczywiście też inne jakieś wiersze oprócz tego jednego głównego, i z niego układaliśmy wiersze, które już mają sens i które mają przesłanie. Właśnie pokazaliśmy, że za pomocą słów możemy organizować tą wyobraźnię, możemy organizować te takie dobre, prospołeczne postawy, nie tracąc też tego ducha artyzmu, bo sztuka, jeżeli zostanie na przykład w jakikolwiek sposób wzięta w jakieś takie karby, czy to polityczne, czy to jakieś karby, które zostaną gdzieś tak narzucone z boku, to nie ma szans na rozwinięcie się. Artyści muszą w jakiś sposób sięgać w głębie, muszą być niezależni, nie mogą jakby wchodzić jakoś głęboko w kwestie takie czysto polityczne. Chodzi bardziej mi o takiej twórczości, ponieważ w ostateczności no to wyjdzie bardziej aktywizm niż sztuka. Choć oczywiście no, może być sztuka, która jest jakimś komentarzem, jednak no bardzo łatwo spłycić tą sztukę. No i właśnie takie tutaj mamy główne doświadczenia. I z tego też wyszły pewne dwie formy prowadzenia zajęć na temat tutaj sztuki narodu, a dokładnie właśnie na temat Gajcego i Trzebińskiego, które zostały później zmienione w koncepcję zajęć. Mianowicie jedna to jest lekcja, która polega na po prostu przedstawieniu historii i tych postaci, a druga właśnie polegająca już na eksperymentowaniu ze słowami, taką pewną zabawą. No i właśnie tutaj, przechodząc przy okazji do Rylca, jak on patrzy na kwestię służebności, o której wcześniej wspomniałem, tutaj składam, nasze założenia składają się na trzy teksty programowe. Mamy tutaj tekst Filipa Adamusa Rylec, który przede wszystkim podkreśla aspekty służebności sztuki i też pewnego zakorzenienia w tożsamość. Dalej mamy tekst Jana Borowskiego, Ponowne napełnienie, o szansie, jaką daje nam postmodernizm. I tutaj Jan Borowski przedstawia taką argumentację, że postmoderniści zauważyli, że niektóre sposoby przedstawienia mogły się w jakiś sposób przejeść, wyczerpać, ale to wcale nie oznacza, że my mamy teraz uciec w jakiś nihilizm, tylko my powinniśmy znaleźć to, co jest najlepsze i przekazać w jakiś sposób tą głębię.
Oczywiście trochę to spłyciłem i oczywiście odsyłam do tutaj tekstu Janka. No i taki mój tekst, kierunki pracy ku kulturze, gdzie bardziej przedstawiam aspekty organizacyjne, czy też element pracy, który jest niezwykle istotny, jeżeli chcemy, żeby nasza kultura, nasz model kulturowy, który chcemy promować, działała. Jak wspomniałem, z tego powstały konspekty lekcyjne i materiały, z którymi też możemy się podzielić.